Talk to me, show me all that hurts you deep. Soak my shirt in all your tears, so I can talk with you. Weep to me, tales of things that haunt. Set the brush and paint the scene, so I can breathe with you. The gravel spikes your feet, the cloth wraps on your knees. So darling, when the rain comes crashing in, I'll be right here and listen to you sing. We'll be right back.
be by your hand, listening to your voice. Straciliśmy bez dwóch zdań, nie? To, że słabo rzucaliśmy, to wiemy. 19 bramek trochę dużo. Nie, Borek? To tak to jest. Dziękuję wam. Chodźcie. Chłopaki z Warszawy niech lecą. My sprzątamy i tyle. Dzisiaj Uniwersytet Warszawski był faworytem, no i udowodnił to na basenie, no bo wygrał aż 19-7. Jakie są twoje odczucia po tym spotkaniu? No niedosyt. Ciężki mecz od samego początku. Warszawa nas zdominowała, ciężko było później gonić wynik. Jak już odjechali, daliśmy trochę pograć młodszym kolegom. No niestety, no byli lepsi. Czego dzisiaj zabrakło twoim zdaniem? Według mnie skuteczności z drugiej linii, bo ma bardzo mało dobrych celnych strzałów i mimo że mieliśmy dobre sytuacje, to ich nie wykorzystywaliśmy. Tak, to był też zupełnie inny mecz niż ten pierwszy w Warszawie, bo tam jednak równa walka, przegrana zaledwie 4 golami. Co się takiego właśnie różniło, jeżeli chodzi o ten poprzedni mecz, a ten dzisiejszy? No myślę, że ta skuteczność właśnie. Też w pierwszym meczu wyglądało to tak, że więcej jednak strzeliliśmy bramek z środkowej pozycji. Dzisiaj Warszawa się cofnęła do tyłu i pozwoliła nam strzelać z drugiej linii, ale niestety nie wykorzystywaliśmy tego. Mhm. Jakie cele na tą dalszą część sezonu? No mamy jeszcze kilka meczy, będziemy starali się wywalczyć jak najwięcej punktów. No medale już niestety nie mamy co myśleć, ale no staramy się o jak najlepszy wynik sportowy. Super, dzięki bardzo, powodzenia.